Proszę Państwa, niektórzy koledzy naśmiewają się ze mnie, że ja taki pompatyczny tytuł wymyśliłem, ale ja naprawdę chcę powiedzieć o istocie grawitacji. Nie będzie to nic sprzecznego z Einsteinem, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że jakoś potrafię tę ideę Einsteina sformułować prościej, niż to się zazwyczaj robi w książkach. Ja w ogóle podziwiam Einsteina z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że on naprawdę słaby był matematykiem. Naprawdę. I mimo tego miał tak genialne intuicje fizyczne, że to wszystko jakoś się układało, prawda? A potem przychodzili tacy jak Herman Minkowski, potem Cartan. No dobrze, proszę Państwa, no i do rzeczy. To najpierw, jak ja chcę powiedzieć, co to jest grawitacja, to najpierw zastanówmy się, jak to jest, jak nie ma grawitacji i w ogóle nie ma żadnej siły, no to wtedy pierwsza zasada dynamiki Newtona mówi, że tam ciało porusza się po linii prostej lub jednostajnej, czyli innymi słowy, jak weźmiemy układ współrzędnych, ale taki, żeby był inercjalny, niech on się nazywa Y alfa, to Y alfa z dwiema kropkami równa się 0, gdzie te kropki no to są jakieś tam drugie pochodne względem jakiegoś czasu, no na przykład naszego biologicznego, czy coś takiego. To co to jest ten układ inercjalny? A, jeszcze taka uwaga. My już jesteśmy mądrzejsi o szczególną teorię względności, i już wiemy, że nie wolno dzielić czasoprzestrzeni na czas i przestrzeń, bo to wprowadza jakąś tam dowolność. To wtedy trzeba jakoś wiedzieć, jak przechodzić od jednego do drugiego. W związku z tym dużo lepiej jako te Y-alfa, na te Y-alfa patrzeć jako na współrzędne czasoprzestrzenne. One zawierają i czas, i przestrzeń. Co to jest układ inercjalny, ten o którym mówi pierwsza zasada dynamiki, którą zresztą najlepiej byłoby sformułować w ten sposób, że istnieje układ inercjalny. W gruncie rzeczy istota pierwszej zasady dynamiki mówi, że istnieje układ inercjalny. A jak istnieje układ inercjalny, to co to jest? To jest ten układ współrzędnych? No nie, bo jak weźmiemy dowolne inne współrzędne, które liniowo zależą od tych Y, no to oczywiście po dwukrotnym zróżniczkowaniu ta liniowość, prawda, nie przeszkodzi i znów będzie to samo. Czyli co to byłby układ inercjalny? No nie jeden układ współrzędnych, w którym ciała, na które żadne siły nie działają, poruszają się po takiej trajektorii, ale cała klasa. Klasa takich układów współrzędnych, między którymi transformacja jest liniowa. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy jakiś inny układ współrzędnych, nazwijmy go x mu, i ten nasz pierwotny układ współrzędnych x alfa, to kiedy byśmy powiedzieli, że one są równoważne? Ano wtedy, kiedy między nimi jest transformacja liniowa, co bardzo ładnie jest zapisać w ten sposób, że drugie pochodne jednych, na przykład y-ów względem x-ów, równa się 0. To jest oczywiście, przepraszam bardzo, to trzeba tak napisać. O, to jest definicja tego, że dwa układy współrzędnych są równoważne. I w związku z tym można powiedzieć, że ten układ inercjalny to po pierwsze, pierwsza zasada dynamiki mówi, że on istnieje, jeden, a po drugie, wszystkie, które są z nim równoważne, to też to jest układ inercjalny. Oczywiście jak ktoś odrobinkę uczył się algebry, to wie, że nie trzeba się odwoływać do układów współrzędnych, bo to oznacza po prostu, że na tej czasoprzestrzeni ktoś zdefiniował nam strukturę afiniczną, prawda, że wektory to mogą być utożsamiane z dwiema, z takimi strzałkami albo z parami punktów,
że jest jedno jednoznaczne przesunięcie równoległe przy pomocy ekierki takiego wektora i że jak weźmiemy dwa wektory z jednego punktu, a potem ten przesuniemy tu, a ten przesuniemy tu, to ku naszemu zdumieniu to się zejdzie w jeden punkt, prawda, i w ten sposób skonstruowaliśmy równoległą. To jest właśnie struktura przestrzeni afinicznej, o której Euklides napisał książkę, ale w takim bardzo trudnym języku, a w XIX wieku właśnie wprowadzano te struktury, tam przestrzeń wektorowa, przestrzeń afiniczna i to łatwiej i prościej się te wszystkie własności przestrzeni euklidesowej w tym języku. Napisał po grecku. Słucham? Po grecku napisał, dlatego było trudno. No tak, dobrze. Proszę Państwa, no ale my nie używamy wyłącznie współrzędnych prostoliniowych, bo bardzo często do różnych problemów musimy używać współrzędnych krzywoliniowych. No to zobaczmy, jakby to było, jak przepisać to równanie do współrzędnych, które nie należą do tej klasy. Czyli nie są prostoliniowe, nie są inercjalne, prawda? Tego uczymy dzieci tam na drugim czy na trzecim roku studiów, prawda? Wtedy wyprowadzamy im wzory na siłę odśrodkową, tam Coriolisa, takie rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Otóż gdyby chcieć to równanie przepisać w takich zmiennych, które nie są inercjalne, to jak byśmy zrobili? Y kropka przepisane w tych nieinercjalnych, no to trzeba y traktować jako funkcję tych x-ów nieinercjalnych, czyli to było dy alfa po dx mu razy dx mu po tym dt czy tau, no to to jest właśnie x mu, prawda? No to teraz jak jeszcze, przepraszam, x mu kropka oczywiście. Teraz jak to jeszcze raz zróżniczkujemy, no to różniczkujemy normalnie iloczyn, no to albo różniczkujemy to po czasie, albo to. W związku z tym y z dwiema kropkami alfa równa się. A pochodna po tym, to trzeba znów traktować to jako funkcję złożoną od x-ów, czyli będzie d2 y alfa po dx, dx mu już było, to dx mu razy x mu kropka, a jeszcze x mu kropka była, albo różniczkujemy to, dy alfa po dx mu razy, i to jak różniczkujemy, to będzie x z dwiema kropkami mu, tak? No i teraz to równanie trajektorii ciała, na które żadna siła nie działa, wygląda tak, no to jest to, ale można to lepiej zapisać, mianowicie na obie strony zadziałać macierzą odwrotną do tej macierzy, żeby to wyeliminować. Oczywiście macierz odwrotna do pochodnej to jest też pochodna rozwiązania odwrotnego, czyli to trzeba pomnożyć tutaj przez dx lambda po d y alfa, aha, przepraszam bardzo, ja już jestem, mam takie zboczenie zawodowe, że ja już nawet nie pamiętam o tym, że powinienem powiedzieć, że używam tutaj tej konwencji sumacyjnej Einsteina, zawsze sumujemy. To jest jeden z większych wynalazków Einsteina, proszę Państwa. Dzięki temu te rachunki można zapisać na skończonej liczbie stron, bo w przeciwnym razie to było straszne. No dobrze, więc działamy na taką macierz, sumujemy po alfie. W związku z tym tutaj dostaniemy macierz jednostkową, czyli w takiej notacji wskaźnikowej delta lambda mu, to z tego się zrobi x z dwiema kropkami mu, no i z tego właśnie wyjdzie nam takie równanie. Może ja najpierw ten prąd napiszę. X z dwiema kropkami zwężone z delta lambda mu, to jest tutaj lambda, plus, no a tutaj już trzeba napisać takie coś, dx lambda po dy alfa, d2y alfa po dx mu d
dx nu. Być może zmieniłem kolejność, ale właśnie to nawet lepiej, bo sobie ćwiczymy, że to jest symetryczne, prawda? I tutaj jest x kropka nu, x kropka nu równa się 0. To jest, proszę Państwa, równanie prostej w krzywoliniowym układzie współrzędnych. Czyli na przykład, jak ktoś chce w trzech wymiarach opisać linię prostą, ale w układzie na przykład sferycznym, no to będzie miał bardzo trudne równanie do rozwiązania, prawda? Bardzo trudne równanie. I teraz tak, dobrze jest o tę kombinację, która tak wstrętnie wygląda, ale okaże się, że to jest klucz programu mojego wykładu, o tę kombinację, to jest taka tablica w każdym punkcie, bo to w każdym punkcie jest coś innego, to jest taka tablica, która jest numerowana trzema wskaźnikami, lambda, mu i nu, no bo po alfa jest sumowane, to ja to nazwę gamma, lambda, mu, nu i jeszcze raz może przepiszę to równanie, równanie x kropka lambda plus gamma lambda mu nu. Tutaj rozumiemy, że to nie jest tylko jedna tablica, tylko w każdym punkcie x to jest inna tablica, prawda? I teraz x kropka mu, x kropka mu równa się 0. To jest równanie prostej w układzie krzywoliniowym. Proszę Państwa, to wszystko, na to równanie można patrzeć tak, jak właśnie na wykładzie z mechaniki, że przenosimy to na drugą stronę i mówimy, w układzie nieinercjalnym to teraz druga pochodna nie jest 0, tylko tutaj są takie siły. Oczywiście, żeby tak stricte nawiązać do drugiego prawa Newtona, to by trzeba pomnożyć przez m, no i tutaj też przez m, prawda? I to jest, wygląda tak jak drugie prawo Newtona, tylko że zapisane w nieliniowym, nieinercjalnym układzie współrzędnych. Te wszystkie rzeczy, co tutaj są, to zawierają tego Coriolisa, te siły odśrodkowe i tak dalej. Słucham? Dośrodkowe. No już tak. Się. Nie, odśrodkowe. Są. To są nie, siły, a właśnie są. Pozor. To są pozorne siły. Właśnie. Bo one są pozorne, bo przecież wiemy, że jak przejdziemy do inercjalnego układu współrzędnych, to nie ma żadnych sił. Natomiast jak ten sam ruch opisujemy w nieinercjalnym układzie współrzędnych, to wygląda tak, jakby tu były jakieś siły. I to są te siły pozorne i to jest siła odśrodkowa. Ale pozorne. Ale pozorne. Pozorne, oczywiście. Ale to się zgadza. Dobrze, to M tutaj nie jest takie ważne. I teraz, proszę Państwa, w fizyce klasycznej, no to ma znaczenie tylko takie techniczne, że czasami lepiej coś rozwiązywać w układzie nieinercjalnym, ale filozoficznie to nie ma żadnego znaczenia, bo my zawsze możemy powiedzieć, nie, ja nie lubię czegoś takiego, ja z powrotem wracam do mojego układu inercjalnego. No i wtedy, jak ten mój układ X był inercjalny, to znaczy był równoważny z tym Y, to znaczy, że te drugie pochodne są równe 0, czyli ta gamma w każdym punkcie jest równa 0 i dostajemy po prostu równanie takie, że druga pochodna znika. I teraz proszę Państwa, co to jest grawitacja według Einsteina? Teoria względności, ogólna teoria względności się zaczęła wtedy, kiedy on wymyślił ten przykład z windą swobodnie spadającą. My niby odczuwamy jakieś tam siły odśrodkowe, jakieś Coriolisy, ale tak naprawdę to są siły pozorne. Einstein mówi, grawitacja też jest siłą pozorną. Wystarczy przejść do inercjalnego układu współrzędnych, to znaczy wsiąść do tej swobodnie spadającej windy, a w dzisiejszych czasach no to na stację kosmiczną się udać.
I wtedy to wszystko jest równe zero i wtedy... Ale, uwaga, aż do momentu, kiedy winda ale to, słucham? Aż do momentu. No tak, tak, aż do momentu zetknięcia z ziemi. Ale ja opowiadam tylko aż do tego momentu. Dalej to już jest, prawda, nie mój zawód. Dalej to już jest nie mój zawód. Ale jest różnica zasadnicza. Zasadnicza między tym, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie, w fizyce klasycznej, tej Einstein-Newtonowskiej, czy tam galileuszowsko-newtonowskiej, ten układ inercjalny był globalny. Einstein mówi tak, być może nie ma układu globalnego, natomiast główne założenie Einsteina jest takie, że w każdym punkcie istnieje lokalny układ inercjalny. Co to jest lokalny układ inercjalny? No to jest taki układ współrzędny, no w którym to znika, tak? Ten układ, tak jak tutaj, ten układ był nam zadany przez kogoś, kto ten świat skonstruował, prawda? I ten układ był zadany. Nie takie współrzędne, tylko takie są inercjalne. Tak samo tutaj, w każdym punkcie, ten lokalny układ inercjalny jest jakoś zadany. On jakoś jest i to stanowi strukturę czasoprzestrzeni. Proszę Państwa, czy ten układ to jest jeden, czy ten układ inercjalny to jest jeden układ współrzędnych? No nie, bo tak jak tutaj można przechodzić, tyle tylko, że teraz ta równoważność nie jest globalna, tylko jest oddzielnie w każdym punkcie. Innymi słowy, zdefiniuję Państwu, co to jest układ odniesienia, lokalny układ odniesienia, a potem powiem, pole grawitacyjne to jest pole lokalnych układów odniesienia. Po prostu ktoś, kto ten świat sfabrykował, w każdym punkcie wyróżnił pewien układ odniesienia, który ex definitione jest inercjalny. Dobrze. No to proszę Państwa, jaka to byłaby, więc tak, niech ta cała czasoprzestrzeń oznacza się, muszę troszeczkę takiego języka matematycznego, niech nazywa się M, te X i Y to są bynajmniej nie globalne, bo nic tu nie jest globalne, w fizyce einsteinowskiej wszystkie rozważania są lokalne, więc te x, mu, y, mu to są lokalne układy współrzędnych wokół pewnego wyróżnionego punktu, prawda? Czyli mamy punkt, wokół niego jeden układ współrzędnych, inny układ współrzędnych, one może się nie pokrywają, tak jak w Atlasie, prawda, jedno miasto można zobaczyć na arkuszu numer 127, ale można też zobaczyć na arkuszu 64. I te dwie mapy, kiedy... I teraz co to jest układ odniesienia? Układ odniesienia to też jest taka klasa równoważnych układów współrzędnych, tyle tylko, że ta równoważność jest liczona oddzielnie w każdym punkcie. Nie, to nie jest równoważność globalna. Dwa układy współrzędnych, które są równoważne w jednym punkcie, w związku z tym należą do jednego układu inercjalnego, już w innym punkcie być może nie są równoważne. Więc ta równoważność to polega na tym, że to nie wszędzie te drugie pochodne muszą być równe zero, tylko w tym jednym, jedynym punkcie M. Proszę Państwa, jak ktoś się uczył troszkę matematyki, to wie, że bo ja chcę powiedzieć, że to jest rzeczywiście relacja równoważności, ale relacja równoważności to na przykład to musi być zwrotna, czyli względem siebie. No ale zwrotna to jest, bo jak tu napiszemy x, to x względem x są liniowe, więc to jest prawda. Musi być symetryczna. No i przechodnia. Tak na oko to nie widać symetrii, bo tutaj y zostały inaczej potraktowane niż x, ale to bardzo łatwo jest pokazać, że to jest zwrotne. Jeśli to jest równe
0, to ta odwrotna macierz drugich pochodnych x pojedynków też będzie równe 0. No i to jest przechodnie. To jest proste ćwiczenie z różniczkowania funkcji złożonych. Nic więcej nie trzeba tutaj umieć. I to jest relacja równoważności. I co to jest układ odniesienia? Układ odniesienia to jest klasa takich właśnie układów współrzędnych w danym punkcie. Ile jest tych układów, no bo to tak, matematycy to lubią takie relacje równoważności tego owego, ale to jest taki dosyć abstrakcyjny obiekt. Fizyk, a szczególnie taki fizyk matematyczny, to by chciał to jakoś ponumerować czymś, prawda? Jak numerować takie układy odniesienia? Ano przypuśćmy, że my sobie wybierzemy, czyli tak, narysuję taki rysunek, to matematycy to bardzo lubią, mianowicie to są te wszystkie układy odniesienia we wszystkich możliwych punktach. To jak weźmiemy jeden konkretny punkt, no to to jest zbiór wszystkich układów odniesienia w tym punkcie, a jeszcze potem w innym punkcie, no to są wszystkie możliwe układy odniesienia. No i to jest a priori takie paskudne, no abstrakcyjne klasy równoważności. Jak to ponumerować? Proszę Państwa, gdybyśmy sobie wybrali, wybierzmy sobie tutaj układ współrzędnych, często w literaturze anglojęzycznej w tym miejscu się używa słowa fiducial, to znaczy taki, no, odniesienia, do którego mamy zaufanie. Jakiś układ współrzędnych, rozmaite obiekty geometryczne opisujemy w układzie tak współrzędnych, więc wybierzmy sobie układ współrzędnych. I teraz ja chcę opisać jakoś sparametryzować wszystkie możliwe te układy odniesienia. No jak to zrobić? Co to jest układ odniesienia? No to jest klasa układów współrzędnych, tak? Jak już powiedziałem. No to weźmy reprezentanta z tej klasy, no to układ współrzędnych Y alfa, tak? I utwórzmy, proszę Państwa, teraz o to. Czyli ja to przepiszę. Czyli utwórzmy taką tablicę. Gamma lambda mu nu równa się dx lambda po dy alfa, d2y alfa po dx mu, dx mu. No to jest taka w jednym punkcie, bo on został tu. Przepraszam, to wszystko obliczone właśnie w tym punkcie M. To jest taka tablica, która ma te trzy wskaźniki. Ona jest a priori symetryczna względem tych dolnych, no bo to są drugie pochodne. Czyli na przykład w czterech wymiarach to a priori w każdym punkcie to jest 10 razy asymetrycznych w czterech wymiarach to jest 6. To jest, co ja mówię, 10? 4. 4 asymetrycznych w dwóch wymiarach to jest 10, no czyli 40 liczb w każdym punkcie. I tych 40 liczb charakteryzuje jakoś ten układ odniesienia. Ale teraz powinien, gdyby to był wykład z matematyki, to bym teraz napisał lemat. Po pierwsze, to nie zależy od wyboru tego reprezentanta, bo ja powiedziałem, mam tutaj układ odniesienia. Ja wybieram reprezentanta, a jak wybiorę innego, który jest niemu równoważny, to mi wyjdzie to samo. To jest po pierwsze. W związku z tym każdemu tutaj układowi odniesienia jest taka tablica przypisana. Na odwrót, jak mi ktoś zada jakąś taką tablicę, to temu jednoznacznie odpowiada układ odniesienia, który to spełnia. I to nawet można bardzo łatwo podać reprezentanta tej klasy. Mianowicie, weźmy sobie takie czyli chcę pokazać, że jest jednoznaczna odpowiedniość między tymi
tablicami liczbowymi w danym punkcie, a zbiorem wszystkich możliwych układów odniesienia w jednym punkcie. W związku z tym to jest taki dobry układ współrzędnych na tym, jak to matematycy mówią, włóknie. Prawda? O. No nie wiem, czy to do Państwa mówi, ale ja pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu po raz pierwszy sobie napisałem ten wzór, który jest banalny, to mi się otworzyły oczy. Mianowicie, jak mam jakiś układ współrzędnych, o x, x, i teraz chciałbym ten układ współrzędnych wyprostować w cudzysłowie, to znaczy podać inny układ współrzędnych, który by mi reprezentował tę klasę, która się charakteryzuje tą gammą. To proszę Państwa, wiecie, co trzeba zrobić? Te współrzędne y alfa zrobić poprawkę kwadratową, wziąć takie same, a tutaj jedna, druga, gamma alfa, dobrze, alfa mu nu, x mu, x nu, przy czym uwaga, oszukałem troszeczkę, założyłem od początku, że te współrzędne x mu są scentrowane w tym punkcie, to znaczy, że wartość tych współrzędnych w tym punkcie m jest równa 0. Jakby nie było, to bym tu napisał x minus wartość tej współrzędnej. Oczywiście widzicie Państwo, że ponieważ tutaj wchodzą tylko pochodne, to przesuwanie współrzędnej o stałą niczego nie zmienia, więc to jest oczywiste. Czyli proszę Państwa, widać, że jak mam współrzędne nieinercjalne i ktoś mi zada taką tablicę, to ja te współrzędne w otoczeniu ema przy pomocy takiej kwadratowej popraweczki tak wyprostuję, że one już będą odpowiadały temu x-owi. Proszę Państwa, czyli tak. Już pokazałem, że jak mam taki układ współrzędnych x mu, to jednocześnie te gamma lambda mu stanowią dobry układ współrzędnych na zbiorze tych wszystkich możliwych układów odniesienia. Dobrze. No i teraz właśnie wróćmy do tego, co to jest grawitacja. Powiedziałem, grawitacja jest to pole układów odniesienia, układów inercjalnych, czyli innymi słowy, w każdym punkcie ktoś nam zadał jakiś układ odniesienia i powiedział, to będzie układ, to jest układ inercjalny. Prawda? O coś takiego. To matematycy to mówią tak, że to, co ja przed chwilą zrobiłem, to zdefiniowałem strukturę wiązki włóknistej na zbiorze tych wszystkich układów odniesienia, a pole grawitacyjne to jest cięcie tej wiązki, czyli tak wybranie po jednym elemencie z każdego. I jak mamy coś takiego, to ja bym powiedział, to jest pole grawitacyjne, czyli rachunkowo to polega na tym, że teraz w każdym punkcie x ktoś mi zadał tych 40 funkcji od x. Oczywiście jak ja zmienię ten mój fiducial układ współrzędnych, no to muszę to przeliczyć i wierzcie mi Państwo, że wyjdzie to, co w książkach jest napisane, wzór na transformację tych gam, gdy zmieniamy układ współrzędny. Ale nie ma co się uczyć tych wzorów, bo cała struktura już jest zawarta. W Google. Tak, tak. Cała struktura jest zawarta w tym. Proszę Państwa, jakby ktoś z Państwa zapamiętał o to, co tu jest napisane i znalazł się na bezludnej wyspie, to już wszystko inne sobie odtworzy. A będzie wiki. Dobrze. Czyli tak jak różne pola fizyczne polegają na tym, że zadajemy wartość, konfiguracja pola fizycznego, to jest zadanie wartości w każdym punkcie oddzielnie, to tu można by było powiedzieć, że pole grawitacyjne to są te gammy, no i właśnie dana konfiguracja pola grawitacyjnego, to w danym układzie współrzędnych, no to jest taka właśnie funkcja, ile wynosi to pole grawitacyjne od tego. Ale właśnie, jak porównać
poruszają się ciała próbne? No ciała próbne poruszają się właśnie tak i w każdym punkcie można sobie wybrać, można wybrać układ współrzędny, który by należał do tej klasy inercjalnej. Innymi słowy, w tym lokalnym inercjalnym układzie współrzędnych liczyć. I w tym lokalnym układzie inercjalnym, no jeśli x jest inercjalny, czyli należy do tej klasy, no to drugie pochody znikają i właśnie ciało lokalnie porusza się tak, jakby na niego żadna siła nie działała. Dobrze. Powiedziałem Państwu, co to jest pole grawitacyjne, ale to jest jeszcze dopiero połowa historii. To tak mniej więcej odpowiada temu czasowi, który mam przeznaczony. I chciałem tylko zwrócić uwagę, że nie użyłem tutaj słowa metryka, tensor metryczny, ponieważ do opisu działania grawitacji na ruch ciał to jest w ogóle niepotrzebne. Metryka oczywiście jest istotna, ale ona jest... Metryka opisuje resztę fizyki. W szczególności metryka jest niezbędna do elektrodynamiki, prawda? No i do wielu, natomiast do opisu ciał w polu grawitacyjnym metryka w ogóle nie jest potrzebna. O, to jest to równanie. Krzywa, która to spełnia, ja lubię ją nazywać ortodromą. W książkach to jest nazywane geodetyką poskądinąd, to jest najkrótsza tam linia, ale tak naprawdę to jest ortodroma, to jest linia prosta, albo też najprostsza z możliwych. Dobrze, ale teraz pojawia się następujący problem. Przypuśćmy, że ktoś na kartce papieru mi zada, napisze mi takie funkcje, okropnie skomplikowane. Powiem, mam taką czasoprzestrzeń i w tej czasoprzestrzeni taka... Aha, jeszcze może taka uwaga. Te gammy często nazywa się współczynnikami koneksji. Tę strukturę właśnie, to co nazwałem przed chwilą polem grawitacyjnym, nazywa się koneksją albo powiązaniem w rozmaitości różniczkowej, no i tak dalej, i tak. Dobrze, więc przypuśćmy, że ktoś na karteczce napisze mi, to się równa sinus tam x1 mnożone przez e do potęgi x2, x3 i tak dalej. No jakieś skomplikowane wzory. I ja bym bardzo chciał móc stwierdzić, czy fakt, że to jest takie skomplikowane, to nie jest przypadkiem tylko wynik tego, że on użył skomplikowanego układu współrzędnych, a przestrzeń naprawdę jest prosta. Innymi słowy, pytanie zasadnicze jest takie. Czy przypadkiem nie istnieje układ współrzędnych, w których te gammy są równe zero? No my wiemy, że zawsze lokalnie w jednym punkcie można wyzerować, bo to jest definicja. Prawda? W jednym punkcie mogę zawsze przejść do tego, do współrzędnych, które należą do tej klasy, które są inercjalne w tym punkcie i wtedy w tym punkcie akurat gamma zniknie. To jest właśnie istota tego eksperymentu myślowego Einsteina z tą windą swobodnie padającą. Ale chwileczkę, czy ja mogę to zrobić tak, żeby ta gamma również tutaj gdzieś jakoś dookoła znikała? Bo wtedy bym przeszedł do tych współrzędnych i bym powiedział, no nie, no to jest po prostu płaska przestrzeń zwyczajna, prawda? Zwyczajna płaska przestrzeń, dopuszczalne są tylko liniowe transformacje i jesteśmy z powrotem w fizyce galileuszowsko-newtonowskiej. No więc właśnie, jakie kryterium? No i Państwo już się domyślacie, że tym kryterium to jest tensor krzywizny, który właśnie zamierzam Państwu zdefiniować i zrobię to też zupełnie inaczej niż jest w jakiejkolwiek innej książce. Z wyjątkiem jednej, bo w mojej książce to tak nie napisze. Proszę Państwa, innymi słowy, przypuśćmy, że mamy koneksję, czy też mamy pole grawitacyjne i zastanawiajmy się, czy ono nie jest płaskie, przynajmniej w otoczeniu. No to tak, to
zawsze można przejść do układu współrzędnych inercjalnego, to znaczy takiego, że gamma lambda mu nu w tym punkcie m jest równe 0, ale tylko w tym punkcie m. No to teraz pytanie, czy można znaleźć taki układ współrzędnych, żeby to jeszcze tak dookoła, w otoczeniu. No to wygląda na zadanie trudne, ale fizyk to takie nie tłucze głową w ścianę, tylko tak stara się metodą kolejnych przybliżeń. No, no dobrze, zabiliśmy wartość funkcji, to może spróbujmy zabić pierwsze pochodne, prawda? No to pytanie, czy można znaleźć taki układ, tak poprawić troszeczkę, no tutaj, prawda, mieliśmy taki układ, który w ogóle gamma nie znikała, poprawiliśmy troszeczkę i już ta gamma znika. No to pytanie, czy jeszcze można troszeczkę poprawić, tak żeby to znikało. Czyli, innymi słowy, pytanie, czy d kappa gamma lambda mu nu w danym punkcie można wyzerować. Oczywiście jak się uda wyzerować, to nie będzie wielki sukces, no bo potem jeszcze pytanie, a może drugie, a może trzecie, prawda? A okazuje się, że z analizy tego problemu już wychodzi całkowita charakterystyka tego problemu. Proszę Państwa, no więc tak, no to poprawiajmy dalej. No to załóżmy, że to już zostało spełnione, to teraz gamma jest równa 0, no to już nie będziemy poprawiali. Teraz tak, kwadratowej poprawki nie będziemy dodawali, bo byśmy popsuli to, co już mamy, prawda? No to dodajmy trzeciego rzędu poprawkę, tak? Jedna szósta, napiszę sobie u dla alfa lambda mu, nie lambda, co ja robię, mu kappa x mu x kappa. No, można jeszcze myśleć o poprawce czwartego rzędu i tak dalej, ale zobaczmy, że poprawki czwartego rzędu nic nam tu nie pomogą. Dlaczego? Dlatego, że same gammy są określone drugimi pochodnymi. To jak, no to ich pierwsze pochodne trzecimi pochodnymi i jak chcę w punkcie x, to znaczy w punkcie, gdzie x są równe 0, to jak tu by był czwartego rzędu człon, to po dwukrotnym zróżniczkowaniu i jeszcze jednokrotnym zróżniczkowaniu, to byśmy mieli właśnie ten współczynnik i wzięcie go w punkcie m, no coś wnosi. A jak było czwartego rzędu, to jeszcze po trzech zróżniczkowaniach jeszcze jeden x by został, no i wzięcie go w punkcie x równe 0, czyli w tym punkcie m, by nic nie zmieniło. Czyli czwartego rzędu poprawki nic nam tu nie pomogą. Drugiego rzędu poprawki vara, bo nie chcemy zepsuć tego, co już było. Teraz liniowe poprawki nic nie zmieniają, dlatego że jakby to pomnożyć przez liniowe, to to się pomnoży przez odwrotne i nic nie zmieni. Zerowego rzędu, jak już powiedziałem, też nic nie zmieniają, bo i tak wchodzą tylko pochodne. Czyli wyłącznie poprawki trzeciego rzędu mogą nam pomóc zrealizować oto marzenie. No i proszę Państwa, jak to obliczyć, to od razu widać, że te pochodne teraz przechodzą na to, co było przedtem, gamma, lambda, mu, mu, plus właśnie, zadbałem o tą jedną szóstą, bo jak różniczkuję, to mi ładnie u lambda, mu, mu, gamma. No, to na pierwszy rzut oka to zrealizowaliśmy nasz cel, bo jak to nie jest 0, to dobierzemy takie u, żeby to zabić już. Ale nie. Dlaczego? Dlatego, że to u jest całkowicie symetryczne. A jakby nie było, to i tak tylko jego całkowicie symetryczna część wchodzi, bo to jest pomnożone przez coś, co jest całkowicie symetryczne. W związku z tym u jest a priori symetryczne. A to nie jest symetryczne, to jest symetryczne w tych dwóch, ale ten kappa, współczynnik kappa jest z zupełnie innej parafii, w związku z tym to nie jest macierz symetryczna. I otrzymujemy następujący wynik. Możemy zabić wyłącznie część całkowicie symetryczną tego. A to, co pozostanie, to już tego nic nie ruszy.
I w związku z tym, jeśli pozostanie nam coś niezerowego, to już jest pewność, że to nie jest płaska przestrzeń, że nie da się wyzerować tej pochodnej. Koniec, kropka. Oczywiście chcielibyśmy wiedzieć, co będzie, jeśli to da się wyzerować. No i dobra, ale na razie zdefiniuję Państwu taki obiekt, który nazwę tensorem krzywizny mu, mu, kappa. I to jest, definicja jego to jest taka. Po pierwsze, wybierz układ inercjalny, bo ja to robiłem w układzie inercjalnym. W tym układzie inercjalnym oblicz macierz pierwszych pochodnych. Ja, proszę Państwa, bardzo lubię taki zapis, który matematycy, tacy, którzy się tak zwaną teorią jetów zajmujących, znaczy ilekroć ja mam dopisać jeszcze jedną pochodną cząstkową, to ją tu piszę, to jest ta pochodna. Odejmij od tego, czyli zabij to, co możesz zabić, mianowicie część całkowicie symetryczną, a to, co zostanie, potraktuj jako składowe tensora. To nie jest definicja rachunkowo bardzo, bardzo wygodna, dlatego że najpierw musiałem przejść do układu inercjalnego. Ja bym chciał mieć definicję do liczenia w dowolnym układzie. Ale proszę Państwa, na bezludną wyspę to wystarczy zapamiętać to. Dlatego że jak wiemy, jak to, jaka jest definicja tej krzywizny w układzie inercjalnym, to bardzo łatwo to przeliczyć do dowolnego układu. I to jest na tyle łatwo, że ja po prostu nie napiszę Państwu wzoru, mimo że znam go na pamięć, tylko napiszę, że tu są człony typu gamma razy gamma. O. I to jest bardzo łatwo, można przeliczyć. Także na bezludną wyspę trzeba tylko to napisać. Macierz pochodnych gammy minus ich część całkowicie symetryczna. I to jest definicja pewnego obiektu, który ja lubię nazywać tensorem krzywizny. Jakie on ma własności? Ten, po pierwsze, jest symetryczny w tych dwóch wskaźnikach. Zaraz powiem. Wiem, co chcę zapytać i to zaraz będzie. No. Po pierwsze, jest symetryczny w tych dwóch wskaźnikach, a po drugie, jego część całkowicie symetryczna jest oczywiście równa 0, no bo jak zastosuję tutaj, no to będzie 0, tak? To ja bym nazwał tożsamości Biankiego pierwszego rodzaju. Dobrze, ale Państwo przecież uczyliście się na Wydziale Fizyki, że krzywizna to jest coś zupełnie innego. Krzywizna to jest tensor Riemanna, on ma nieco inną definicję. Też jest przy pomocy pochodnej gammy, a jakoś tam jest inna. Proszę Państwa, to jest całkowicie równoważne. Mianowicie, moja, ten tensor Riemanna, to jest nic innego. O tensorze Riemanna wiemy, że jest antysymetryczny w tych i całkowicie antysymetryczna część znika. To są też tożsamości Biankiego. To jest równoważne, proszę Państwa. To jest równe nic innego jak minus 2. Trzeba wziąć ten mój i go zantysymetryzować po tym. I na odwrót. Jak znam R, to oczywiście obliczę lambda, k, to jest nic innego, jak trzeba wziąć tensor Riemanna i go symetryzować po pierwszych dwóch. I jeszcze jest współczynnik, o ile pamiętam, minus 2/3, ale to jest bardzo proste do obliczenia i nie ma o czym mówić. Czyli ten tensor, oczywiście tensor Riemanna ma piękną interpretację, to uczymy się w tych, że to jest, weźmiemy jeden wektor, obniesiemy go dookoła, on nie wróci do tego samego i to o ile on nie wróci, to jest jakoś. Natomiast ta krzywizna liczona w ten sposób, jak ja tutaj mówię, ma też piękną interpretację geometryczną. Mianowicie jest to, jak to matematycy mówią, obstrukcja przeciwko wyprostowaniu współrzędnych w jakimś punkcie. Jeśli to nie jest równe 0 w jakimś punkcie, to nie istnieje metoda na zabicie tej
tablicy pochodnego. Na odwrót, oczywiście to Państwo wiecie, no bo to już jest równoważne, jeśli K znika w jakimś otoczeniu punktu, no to i R znika w jakimś otoczeniu punktu i wtedy istnieje układ współrzędny, w którym gamma znika nie w jednym punkcie, a wręcz w tym właśnie otoczeniu i cała przestrzeń jest, płaska. No dobrze, no to proszę Państwa, na razie się nie zająknąłem. To możemy nazwać grawitacją to, co nam zabrania wyprostować to. No zabrania struktura czasoprzestrzeni. No, ona zrobi. To jest siła grawitacji. No znaczy siła, w sensie, no oczywiście można by było powiedzieć, że w końcu grawitacja objawia się przez to, że jest K czy tam R różne od zera. Krzywizna jest różna od zera. No tak, ale w takiej interpretacji, że tutaj prawda, druga. Ale to zostało skreślone z szkoły średniej, więc tamto. No dobrze. Oni nie widzieli o tym, że jest K. Proszę Państwa, no to jeszcze na zakończenie, to znaczy jeszcze tam parę minutek mam. Wreszcie bąknąć coś na temat tej metryki, no bo mówiłem o grawitacji, ani słowa o metryce, a przecież nawet taka książka Gravitation, która strasznie mnie denerwuje w wielu rozdziałach, ale jest to najlepsza książka na temat grawitacji, która jest napisana, lepszej nie ma, Wheeler Misner Thorne, to nawet ma rozdział zatytułowany jakoś tak, już nie pamiętam, wszystko jest, czy tam metryka koduje wszystko, czy coś takiego. Taki jest tytuł. Oni mają takie literackie tytuły, chyba tak, metryka koduje wszystko. Nie, koneksja koduje wszystko. Pole grawitacyjne koduje, no dobrze, ale coś jednak ta... Właśnie, więc ja bym powiedział tak, grawitacja to jest gamma, reszta fizyki to jest metryka i pierwszy zajął się takim, bo Einstein to sobie wyobrażał, że obok tego jest jakaś bateria, ale nie wiadomo jaka ona ma, może jakiś tensor energii pędu, to było takie nieokreślone, natomiast Hilbert po prostu napisał teorię zamkniętego układu fizycznego, składającego się z pola grawitacyjnego i pola elektromagnetycznego, prawda? I to była zasada wariacyjna Hilberta. No właśnie, więc jak można sobie wyobrazić, gdzie tutaj jest miejsce na metrykę? No proszę Państwa, to taka ciekawostka przyrodnicza. Ja to bardzo to lubię, bo to kiedyś wymyśliłem, a to już prawie chyba 40 lat temu, tak, w 76 roku. No więc Państwu opowiem. Proszę Państwa, jak mamy taką właśnie, przypuśćmy, żeśmy się przejęli tym punktem widzenia, że grawitacja to jest to pole powiązania, to jest to pole układów inercjalnych, no to jakie by tu napisać równania, które to pole powinno spełniać? No na ogół, żeby to wszystko się jakoś tam trzymało rozmaitych zasad fizycznych, to lubimy równania pola wyprowadzać z zasady wariacyjnej. No i jak mamy jaką tu najprostszą zasadę wariacyjną, czyli jaki to Lagrangian napisać, który by zależał od samej gammy i od jej pierwszych pochodnych, bo tak lubimy, tak? No i jeszcze chcielibyśmy, żeby ta zasada wariacyjna była niezmiennicza, żeby to nie zależało od wyboru układów współrzędnych, no bo tym bardzo się Einstein przejmował i my chyba też, bo ja w każdym razie też. No to cóż, wiadomo, że te obiekty składają się właśnie do tego tensora.
wektora krzywizny, czy go zapiszę w postaci R, czy go zapiszę w postaci K, to jest wszystko jedno. No i na razie to jest jeszcze tensor. No to pytanie, jaki tu by najprostszy Lagrangian sfabrykować? Zwracam uwagę, że sprawa nie jest taka banalna, bo nie mamy tutaj żadnej metryki póki co do zwężania tych wskaźników czy coś. Proszę Państwa, najprostszy Lagrangian, a jeszcze jedna rzecz, to Lagrangian nie jest skalarem, musi być gęstością skalarną, żeby całka z niego, działanie, nie zależała od układów współrzędnych. Nie ma żadnej miary względem której danej a priori. Jak mamy pole grawitacyjne, to możemy powiedzieć, a dobrze, my tu mamy gęstość pierwiastek z G, miarę, względem której całkujemy, więc wystarczy, że dostanę skalę. A nie. Tutaj muszę to żeby nie przedłużać, to najlepiej to jest zrobić tak. Pierwiastek z wyznacznika K mu nu, gdzie K mu nu to jest taki ślad tego K, albo R mu nu, tensor Ricciego. To jest pewien ślad. Taki wyznacznik z tensora kowaliantnego ze wskaźnikami na dole jest gęstością, taką drugiego rzędu, trzeba wziąć pierwiastek, dokładnie tak samo jak pierwiastek z metryki. O, i to jest bardzo dobry Lagrangian. No tu jeszcze można sobie pomnożyć to przez jakąś liczbę. To nie jest prędkość światła, ojej, przepraszam, no to prędkość światła jest równa 1. Uczeni bardzo to dokładnie zmierzyli. No ale dobrze, to jest stała po prostu. No i proszę Państwa, no i trzeba byłoby napisać, równania Eulera Lagrange'a, prawda? No to jak to zrobić? No to trzeba napisać tak. DL po D pochodnych gamma, czyli gamma lambda mu nu, kappa, tutaj D kappa, bo to jest ta pochodna, równa się BL po D gamma lambda mu nu. Ale proszę Państwa, zarówno te pochodne gammy, jak i gamma wchodzą do tego Lagrangianu wyłącznie przez tę krzywiznę. A konkretnie przez to K. To coś by można napisać DL po D K alfa beta razy D K alfa beta, no po tych pochodnych gamma. Gamma lambda mu nu kappa. Teraz tak, krzywizna zależy od pochodnych gammy w sposób liniowy. W związku z tym to coś to jest jakiś standard składający się z samych delt Kronekera. Czyli widać, że prawdziwy obiekt, który tu występuje, to jest pochodna tego Lagrangianu po tym K. Teraz. Ale gamma też wchodzi tylko poprzez K. No to znów to można napisać, że to jest DL po DK razy pochodna tego K po D-gamma. Ale pochodna po D-gamma to jest znów gamma, bo gamma kwadratowo tu wchodzi. Proszę Państwa, czyli to, co tu stoi, to jest ten sam obiekt, ale pomnożony przez gamma. Aha, ale tutaj oczywiście jest pochodna jeszcze tego. Otóż, proszę Państwa, bardzo łatwo stwierdzić, że to, co tu stoi, to ono służy do tego, żeby przeprawić tę pochodną na pochodną kowaliantną. Innymi słowy, bardzo łatwo pokazać, że te równania wyglądają następująco. Pochodna kowaliantna względem tej gammy lambda tego dl po dk alfa beta jest równa 0. Proszę Państwa, tak, bo tu jest pochodna, kappa, przepraszam, kappa. Bo tu jest zwężenie, bo kappa. Proszę Państwa, okazuje się, że to jest naprawdę standardowa teoria względności pod warunkiem, że ten obiekt to jest metryka. Czyli innymi słowy widać,
że metryka pojawia się tutaj jako pęd kanonicznie sprzężony do gammy, bo pochodna Lagrangianu po pochodnych pola to jest pęd. Konkretnie ten obiekt, ja to lubię zapisywać pi alfa beta i to trzeba interpretować jako g alfa beta, a tutaj pierwiastek z g, a tu jeszcze współczynnik 1 przez 16 pi. Teraz proszę Państwa, to, że w rozmaitych rachunkach wygodniej jest używać nie metryki, a takiej kontrawariantnej gęstości metryki, to to na przykład wielki radziecki uczony Fock odkrył i książka Focka z grawitacji jest napisana w ten sposób. Naprawdę bardzo wiele się upraszcza. Moim skromnym wkładem do tego odkrycia jest ten współczynnik 1 przez 16 pi, ponieważ zauważyłem, że to lepiej zintegrować, bo to się wtedy nie pamięta ten współczynnik, tylko to jest pęd kanonicznie sprzężony naprawdę. Naprawdę pęd kanonicznie sprzężony. Proszę Państwa, ale jeszcze tutaj, czyli tak, co oznaczają równania Eulera Lagrange'a? Oznaczają, że pochodna kowariantna metryki jest równa 0, czyli to, co na ogół w teorii Einsteina zakłada się a priori, że ta koneksja to nie jest byle jaka koneksja, tylko ona jest jakoś skorelowana z metryką. No to tu nam to wychodzi jako równania Eulera Lagrange'a. A gdzie są równania Einsteina? A równania Einsteina to jest oto, ta skromna równość, którą tu powiedziałem, bo ona daje związek między metryką a krzywizną K. No to teraz jeszcze na koniec powiem, że to są równania Einsteina ze stałą kosmologiczną, która jakoś się wiąże z tym współczynnikiem. A co się dzieje, jak jest? A to wtedy z tego punktu widzenia to jest teoria zwięzana. A czyli tak. Oddziaływanie z materią to są więzy? Nie, nie, z materią to jeszcze co innego, bo ja tu tylko dla pustej przestrzeni. No, dla pustej przestrzeni. No. A jakbym to pisał pole? Elektromagnetyczne? Na ten przykład. Dobrze, to napiszę. Teoria Einsteina Maxwella. To jest taka ciekawostka, bo to jest równoważne. Proszę Państwa, Lagrangian, który musi zależeć od czego? No od gammy, od pochodnych gammy, od pola elektromagnetycznego i od pochodnych pola elektromagnetycznego. To my wiemy, że tutaj wejdzie tylko F nu nu, pole elektromagnetyczne, a tutaj wejdzie tylko to K nu nu. Proszę Państwa, ten Lagrangian wygląda następująco. Równa się minus 1/4 pierwiastek z wyznacznika tego k alfa beta, a tutaj proszę Państwa, dobrze, napiszę to k, tak napiszę, f mu nu, f alfa beta, k mu alfa, k mu. Gdzie Państwo możecie zapytać, zaraz chwileczkę, ale to K miało na dole. Na dole. Co to jest? To jest macierz odwrotna. No proszę. Po prostu macierz odwrotna. Nie ma żadnego podnoszenia przy pomocy metryki, no bo nie ma ale metryki na razie. Ale metryka oczywiście, czyli równania Einsteina polegają na tym, że metryka to jest pochodna Lagrangianu po krzywiznie. Tak. Natomiast ta krzywina jest tu, tu i jeszcze tu. I to są równania Einsteina. Oczywiście jeszcze wariacja po samym A daje równania Maxwella. Ale w takiej ładnej struktury, że tensor Einsteina jest równy tensorowi energii pędu, to tutaj nie ma. Są równania Einsteina. Jeśli chcesz przenieść coś na jedną stronę i powiedzieć, nie, to jest... Nie, ale to nie ma takiej ładnej interpretacji geometrycznej jak tam, że krzywiznę określa materia, materia określa... Nie, no ma, jeśli chcesz, bo to są dokładnie równania... Ja wiem, że one są równoważne, bo inaczej by było źle, ale tamte mają taką ładną postać.
Nie, nie, no to te też mają ładną postać, no, bo te równania polegają na tym, że po jednej stronie jest metryka w tej postaci, a po drugiej stronie jest coś nieliniowego od K, ale to możesz rozwiązać i to się algebraicznie rozwiązuje i możesz po jednej stronie napisać krzywiznę, a po drugiej coś nieliniowego. Ale nie masz jakiegoś takiego ładnego wzoru, że K mi nie urówna się coś. No właśnie mówię, że, może, że z tego równania to... Ale nie, nie pamiętasz, jak to wygląda. Nie, no dokładnie tak jak tam, że... A to napisz. Ojej, dobrze. Nie ojej, nie rozumiem. Gieśniu niu równa się 1 przez 8 pi t niu niu, gdzie? Gie miu niu to jest K miu niu minus jedna druga. To, o to mnie chodziło. Nie, nie, oczywiście. Innymi słowy mogę tensor Riemanna całkowicie pochować i posługiwać tak, się tym giem. Tak. I to też, ponieważ pewnie mi tak, się tak bardzo podoba, to powiedziałem, że to jest ten opór przeciwko zakrzywieniu. I tutaj tak widać, że ten opór się jakoś sprzęga z materią. No tak, tak, oczywiście. Jak jest materia, to ten opór się zmienia, prawda? Że no coś... tak, no wiesz, to też jest opór. Nie, no ale to jest. Dziękuję bardzo.